Halo, halo, witamy. Jak atmosfera w Sobótce, jak impreza, jak... Ślęża jest, cały czas wysoko świeci, tam słońce nad Ślężą dla kolarzy. Atmosfera jest super, kolarze się ścigają, bawią się. Tutaj właśnie mamy naszego mistrza świata, Lesia Piaseckiego. Bardzo go tu pozdrawiamy, jako wszyscy kolarze, mieszkańcy Sobótki i ziemi ślężańskiej. No i żegnamy brawami. Żegnamy brawami na pierwszą grupę, proszę Państwa, która w tym momencie już rusza. Sektor drugi, bo nie jest tam podjeżdża. Widzę, że to Sławek Kwalewski, proszę Państwa, na żonę 51. kolegu jest ustawiony. Lech Piasecki, piękna historia polskiego kolarstwa. Brawo, panie Leszku. No i pamiętajmy też, że ten, który jako jedyna taka przerywana światełko, nie wiem, czy to tak przez cały wyścig, czy przez... Żegnamy oklaskami. Liczna grupa, sektor drugi i Mistrz Świata, Lech Piasecki i Lech Piasecki. To 16, a z tyłu wynikają przerwane światełko. I prosimy oczywiście kolejną grupę. No, Sobótka od zawsze jest stolicą polskiego kolarstwa. Trasa znakomicie przygotowana, znakomicie zabezpieczona. Duża frajda i zabawa. Ostatni raz startowałem, ho, 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 nie pamiętam kiedy. Także z przyjemnością przejechałem ten dystans. Po 18 km, kiedy będziecie wjeżdżać. Umówiłem się z tymi dinozaurami najlepszego polskiego peletonu, żeby wjechać pierwsze dwie góry spokojnie, a zacząć prawdziwe ściganie po drugiej górze. Zobaczymy, kto wysłucha. Czy takie braterskie podejście do wyścigu? Henryk Karuski mówi, że tak. Dzidek Wrona mówi, że również, że tak. Zobaczymy, co dalej panowie, ale liczymy, że później wygra najlepszy i że pogoda dopisze, bo jest zamówiona. Dokładnie tak, muszę jednak już uciekać z tego miejsca, ponieważ chyba to będzie drogi. W takim razie panowie, gniemy, no oczywiście będziemy tutaj w Januszu, dzień dobry, nazywam się Jacek Oleniszak, jestem koordynatorem do spraw sportu i reklamy sportowej firmy Deichmann. Mamy zaszczyt współpracować z klubem Huzar Bike Academy oraz z klubem kolarskim Ślęża Sobótka. Staramy się promować młodzieżowy sport, nie tylko kolarstwo, ale tutaj właśnie w Sobótce staramy się pomóc młodzieży rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania. Mają wzory do naśladowania. Jak wiemy, Sobótka jest historycznym miastem dla kolarstwa polskiego. Cieszymy się z tej współpracy, bo widzimy, że jest to drugi rok naszej współpracy. Widzimy, że tej młodzieży jest coraz więcej, że ta liga, którą sponsorujemy, tą młodzieżową ligę kolarską, bardzo dobrze się rozwija. Coraz więcej ośrodków, klubów przyjeżdża do Sobótki. No dzisiaj mamy finał, prawda? Fajnie, że jest to dopasowane do wielkiej imprezy, profesjonalnej imprezy, seniorskiej imprezy. Cieszymy się ze współpracy i oby tak dalej, oby się kolarstwo rozwijało, zwłaszcza w Sobótce. Thank you.
Peleton, który tutaj dociera i kończył będzie szóste okrążenie, 108 km, panowie 2.20 w tym momencie wasza strata, 2.20 strata do uciekającej piątki, 2.20. Więc brawo dla nich, szanowni państwo. Tak, Witalij Buc, Damian Sławek i Bartłomiej Matysiak jako trzeci. Nagłośmy brawami peleton, który zmierza tutaj. 2.25, panowie. 2.25, tutaj widzimy na czele również biało-czerwony trikot mistrza Polski tego roku z Gdyni, Adriana Kurka. Numer 100, najszybszy tutaj z tej grupy, wprowadził tą grupę Herman Percnar. Ja za chwilę uruchamiam dzwon Władysława. I proszę państwa, brawo, brawo! Widzicie, panie, widzicie, nie? Ostatnie okrążenie, ale brawo na lewo, jeszcze dla peletonu, on też często pracuje, to razem i to tekstu na cele. Ostatnie okrążenie, ostatnie okrążenie, wielkie brawa dla wszystkich kolegów. Jest pomarańczowy trikot, wedle mojej oceny chyba jest Samalan Banaszek, ale poczekajmy, bo już teraz tak dokładnie, mocne brawa dla nich dzisiaj tutaj, ale chyba jest jeszcze reprezentant Dominik Korty, no i będzie to 1.23, a więc będzie to, proszę państwa, Kamil Zieliński, który wygrał na Węgrzech, a dzisiaj wszystko wskazuje, że wygrywa w Sobótce. Drugi był tam, wedle mojej oceny, Sylwester Janiszewski, a na miejscu trzecim też chyba któryś z Polaków, reprezentant grupy Damian Sporty. No ale poczekajmy. Kamil Zieliński nieoficjalnie w tym momencie podaje, że on jako numer jeden tutaj dzisiaj minął linię mety. Tak jak na Węgrzech, tak. Chcę pana burmistrza, to oczywiście podziękowania za to, że wyścig wyszehradzki może gościć tutaj w Sobótce na tych pięknych terenach. No i pana prezesa też bardzo prosimy, aby dołączył tutaj do grona tych, którym składamy te podziękowania w imieniu oczywiście Związku Dolnośląskiego, jak i również w imieniu pana dyrektora tego wyścigu. Podziękowania ogromne, a może jakieś fanfary zagramy dla tych panów, aby również poczuli smak, że też...
witam wszystkich. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować organizatorom tego przepięknego cyklu, który odbył się już po raz czwarty. Federacji Węgierskiej, Federacji Czeskiej, Federacji Słowackiej i oczywiście Polskiej. Z tego co wiem, następna edycja również się odbędzie. Jechało się na trasie, jak pogoda, jak... Oczywiście jesteśmy mieszkańcami od prawie x 45 lat, Sobuczaninie, rodowici. Bardzo nam się ładnie jechało, prosimy o więcej takich imprez. Dwa razy w sezonie to jest za mało, trzeba więcej. I o rozmięcenie trasy też, bardzo bym prosił o przywrócenie trasy na Tompadła, tam na Mysłaków, żebyśmy mogli jeździć przez Białą. Bardzo ciekawa dróżka wokół Ślęży. Jak powiedziałem, jesteśmy amatorzy z Sobótki. Bardzo się cieszymy, że organizujemy takie tutaj imprezy i możemy brać udział. I kolega, który mój Rafał zachęcił mnie, Ziutek Radecki, który mnie zainspirował, żona, dzieci. Bardzo im dziękuję, że pozwolili mi brać w tym czynnym udział kolarstwa. I Rafał, który dzisiaj będzie na pewno na pudle jako najlepszy z nas wszystkich. Powiedz dwa słowa. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy ślicznie, zapraszamy na następny sezon. Pozdrawiam Sobótki.